w myśl powiedzenia, że inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski, aby móc docenić wielki wysiłek i trud uczniów, samorząd gminy Wągrowiec w 2022 podjął uchwałę w sprawie wdrożenia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w gminie Wągrowiec. Na podstawie tego programu już po raz drugi zorganizowana została uroczystość wręczenia nagród i stypendiów oraz wyróżnień dla najlepszych uczniów. Stypendia, nagrody i wyróżnienia wręczono 26 sierpnia w Grylewie. Wójt gminy Wągrowiec, dr Małgorzata Chmielarz, zaprosiła do sali wiejskiej uczniów wraz z rodzicami, aby uhonorować ich osiągnięcia edukacyjne. Talentów u nas nie brakuje, dlatego uważam, że najważniejszym dla nas pytaniem jest, co z tym robimy. Bez wsparcia dla takich talentów możemy się skazać na to, że nie będą miały warunków, żeby się rozwijać. Zostaną nam tylko te medale. Jest to szczególnie ważne dla mniej zamożnych gmin, również dla gmin wiejskich, ponieważ wyników w nauce co prawda nie mierzy się pieniędzmi, wiem to dobrze, ponieważ sama należałam do tych uczniów, którzy zdobywali stypendia, ale w moim przypadku była to konieczność. Uważam, że waszą rolą, drodzy uczniowie, jest pokonywanie wyzwań, odkrywanie, a nie mierzenie się z problemami. Za chwilę to wy będziecie rządzić światem, a my, rodzice i urzędnicy, będziemy zasiadać w bujanym fotelu. I powinno nam bardzo zależeć na tym, żebyście zrobili najlepszy użytek ze swoich talentów. Lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w gminie Wągrowiec ma na celu nie tylko wzrost aktywności edukacyjnej uczniów, ale także zwiększenie liczby uczestników olimpiad i konkursów przedmiotowych. To wyraźny sygnał dla nauczycieli, aby podnosili swoje kwalifikacje, co ostatecznie ma wpłynąć na rozwój całego systemu edukacji w regionie. Program zakłada przyznanie rocznego stypendium wójta w kwocie 350 zł miesięcznie od września do sierpnia za uzyskanie średniej z ocen końcowych w wysokości co najmniej 5,80 oraz jednorazowej nagrody edukacyjnej za udział w olimpiadach i konkursach na szczeblu wojewódzkim lub ogólnopolskim w kwocie 300 zł dla laureata, 200 zł dla finalisty, a także nagrodę za egzaminy ósmoklasisty za uzyskanie łącznie średnio co najmniej 95% punktów ze wszystkich przedmiotów egzaminacyjnych w kwocie 400 zł. Nagrody przyznawane są jednorazowo. W pierwszym roku obowiązywania programu przyznanych było 8 stypendiów wójta i 13 nagród edukacyjnych. Dzisiaj wręczone będzie 13 stypendiów wójta, 12 nagród edukacyjnych i 35 wyróżnień uczniów, którzy zdobyli średnią z ocen końcowych 5,5 i powyżej oraz 7 wyróżnień z tytułu prymusa szkoły. Za tytuł prymusa szkoły uczniowie otrzymują dzisiaj kartę podarunkową w wysokości 150 zł, dla pozostałych wyróżnionych jest przygotowana karta podarunkowa w wysokości 100 zł. Na zakończenie uroczystości głos zabrała Jolanta Okoniewska, dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiatrowie, wyrażając dumę z osiągnięć uczniów oraz podziękowała nauczycielom i rodzicom za ich wsparcie. Tak, dzisiaj to święto. Święto bardzo dobrej współpracy organów prowadzących szkół, które prowadzą właśnie do takich pięknych chwil. Ja jeszcze tak samo chcę w imieniu wszystkich dyrektorów podziękować rodzicom wam, że tą wspólną naszą pracę i te efekty, które dzisiaj mamy,